jak mam nie być pewny swojego, to mam wyjść i powiedzieć, że a poboksuję coś tam, no nie, no idę po mistrzostwo świata, na razie jestem niepokonany. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest boks dzisiaj z Kamilem Bednarkiem na kilka dni przed jego walką na Knockout Boxing Night. Powiedz mi, jak się czujesz, co możesz powiedzieć o swojej formie? No aktualnie jestem troszeczkę podmęczony, bo jednak robię znowu wagę w dół. Do swojej kategorii robiłem teraz 10 kilo, także no już troszeczkę zmęczenie daje się odczuć. Ale no jestem gotowy, na pewno sparingi poszły mi fajnie, tarcze mi wychodzą fajnie. No nic, tylko teraz odpocząć 1-2 dni i walczyć. Co możesz powiedzieć o swoim przeciwniku? Jest to twardy facet, idzie, nie zdarza mu się przegrywać przed czasem, idzie za podwójną gardą do przodu i bardzo, bardzo dużo napiera, idzie do przodu, idzie, dostaje, idzie do przodu. Trzeba go najpierw wymęczyć, a później można z nim poboksować inteligentnie. Większość osób narzeka na ten rok 2020, a dla Ciebie to był chyba świetny rok jak na razie. Jeżeli teraz zakończysz zwycięstwem, no to będzie można powiedzieć, że przebojowy dla Ciebie rok. Znaczy zakończę zwycięstwem na pewno, jestem pewny swojego i no był to świetny rok. No. Mariusz Wach tutaj się wygłupia, przeszkadza, Laura Grzyb podobnie. No świetny rok, ponieważ dowiedziałem się, że zostanę ojcem, także mega, mega informacja. Do tego 4 walki zawodowe wygrane w tym roku, teraz będzie chyba 5, także no cieszę się. Nie było najgorzej, bywały krytyczne sytuacje już, gdzie myślałem, że pójść do pracy normalnej, bo jednak nie wiedziałem, co z tymi walkami będzie, ale jednak udało się, że jednak została zachowana ta systematyczność. Skąd w Tobie tyle pewności siebie, bo mówisz, że celujesz w Mistrzostwo Świata, czy miałeś tutaj jakieś sparingi, które Cię tak utwierdziły w tym, że jesteś taki dobry, czy trener Ci tak powiedział, czy skąd wynika ta pewność siebie? Znaczy odkąd trenuję, odkąd miałem tam 14, 15, 16 lat, zawsze na tej sali pojawiali się zawodowcy, zawsze z nimi sparowaliśmy jako pomoc im w przygotowaniu do walki. No a po drugie, no jak mam nie być pewny swojego, to mam wyjść i powiedzieć, że a poboksuję coś tam, no nie, no idę po Mistrzostwo Świata, na razie jestem niepokonany, co prawda mam dopiero 5 walk, ale tak samo będzie, jak będę miał 10 i 15. No ciężko trenuję, udaje mi się na razie nie pracować, także robię 2 treningi dziennie. Jestem pewny swojego, bo wiem, ile pracy w to wkładam. Miałeś gorsze momenty swojego życia, gdzie trener, pamiętam, nawet mi mówił o takim zawodniku, którego musi tutaj ściągnąć na salę koniecznie, bo boi się, że powędruje drogą inną niż sport. W końcu udało ci się wybrać sport, myślisz, że już tak zostanie właśnie i będziesz sportowcem, tylko tym będzie się zajmował, a nie będzie się nic rozpraszało? No na razie tak się udaje. Na razie zajmuję się w 100% sportem i no walki mi tylko w tym pomagają. Systematyczność walk jest bardzo ważna, bo one mogą systematycznie walcząc możemy walczyć o najwyższe laury bokserskie. I no jednak chodzi o sprawę finansową też, że jednak jak jest zastrzyk co 2, co 3 miesiące, to można jakoś boksować i przeżyć. Jakby nie było walki pół roku, albo czeka mnie praca, albo jakiś zarobek, który byłby łatwiejszy na pewno niż praca. Jest jakiś pięściarz, który Cię motywuje? Jego postawa, jego historia? To znaczy ja ogólnie słabo i mało interesuję się boksem. Wiem, że powinienem to zmienić. No patrzę, wzoruję się trochę na trenerze. Na pewno zawsze on był dla mnie taką motywacją, bo jest tutaj od nas, powiedzmy tutaj z Dzierżoniowa. No wzoruję się głównie trenerem i tym, że o, jeżeli on mógł coś osiągnąć, to ja też mogę przecież i dlaczego miałbym być gorszy, skoro tak, mam nadzieję, że tak samo ciężko będę trenował. Jaki jest Twój główny atut według Ciebie, który Ci pomoże zdobyć to mistrzostwo? Wytrwałość w tym, co robię i zaciętość. Wiem, że jak sobie coś wkręcę do głowy, to nikt mi tego nie wybije, tylko muszę po prostu tego chcieć. Fajna atmosfera tutaj na sali, bo jest kilku znanych mięsiarzy, między innymi Laura Grzyb, między innymi Mariusz Wach. Jaka tutaj jest atmosfera, jaka panuje na sali? No wszyscy na pewno szykują się do swoich walk, dlatego to jest fajne, bo każdy trenuje na 100%, każdy chce dać siebie dużo i ogólnie wszyscy też się uciekają do żartów, także jak jest trening, to jest poważnie, a jak nie ma treningu, no to się śmiejemy, wygłupiamy, bo każdy jakoś odstresowuje sobie tą swoją walkę. Nie ma co cały czas myśleć o walce, tylko trzeba właśnie się powygłupiać, pośmiać. Czego możemy się spodziewać po tym Twoim występie? Na pewno wygranej walki. Myślę, że innej walki, bo chyba będę mógł trochę pouciekać. Musiał pouciekać, polatać na nogach. I no nie wiem, dobrego boksu. Postaram się pokazać dobry boks. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.